Witajcie. Czytaliście kiedyś jakiś przewodnik o jakimś dolnośląskim zamku? Wszystkie one z grubsza wyglądają tak samo. Zazwyczaj jest tak. Zamek został wybudowany w czasach Piastów Śląskich i tutaj pojawia się postać albo Bolka I, albo Bolka II. Później następuje wliczanka kolejnych rodzin, które ten zamek posiadały od tego roku do tego roku i tak przez kolejne wieki, aż w końcu zamek popadł w ruinę w XVI, XVII albo XVIII wieku. Oczywiście po drodze pożary, wojny, no i oczywiście koniecznie zamek jeszcze musiał być siedzibą rycerzy rabusiów, albo husytów, albo jeszcze jakichś innych nieciekawych typów siejących zamęt w okolicy. I wszystkie te opisy, przewodniki, opisy w internecie z grubsza wyglądają tak samo. Jakbyśmy wzięli jakiś przewodnik o jakimś dolnośląskim zamku i przypisali go do zupełnie innego obiektu, no to oczywiście nie zgadzałyby się daty, nie zgadzałyby się nazwiska, ale mam wrażenie, że na pierwszy rzut oka nikt by się nie zorientował. Dlatego, że wszystkie one wyglądają mniej więcej tak samo. Jak to więc jest z tymi naszymi dolnośląskimi zamkami? Wszyscy je lubimy, podziwiamy, odwiedzamy, ale co tak naprawdę o nich wiemy? Jak były budowane w średniowieczu? Kto je budował? Jak wyglądały w tamtym czasie? Jak się na nich żyło? Na te, a także na inne pytania postaram się odpowiedzieć na podstawie badań prowadzonych na tym dolnośląskim zamku, Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Na Zamku Grodno spędziłem blisko 5 lat, pracując jako przewodnik i kierownik obiektu. Miałem okazję i ogromną przyjemność brać udział w różnego rodzaju badaniach prowadzonych na obiekcie. I jeżeli zastanawiacie się i chcecie poznać, jak wygląda poznawanie historii takiego miejsca, jakie narzędzia daje nam współczesna nauka, jak staramy się odszyfrować losy tego obiektu i co tak naprawdę wiemy o tym zamku, bez legend, bez dziwnych opowieści, bez ściemniania. Jeżeli chcecie poznać, zapraszam, zostańcie ze mną. Zamek Grodno. Jak w średniowieczu budowano zamek Grodno? Zamek Grodno, przed wojną nazywany zamkiem Kinzburg, położony jest w Zagórzu Śląskim w Sudetach Środkowych. Jego malownicza sylwetka wznosi się od wieków nad doliną rzeki Bystrzycy, która w tym miejscu nazywana była powszechnie Śląską Doliną lub Doliną Ślązaków, Schlesiatal. Śląska Dolina historycznie rozdzielała zawsze od siebie dwa pasma górskie, Góry Wałbrzyskie od Górsowich. Zamek Grodno leży więc na styku tych dwóch sudeckich pasm, choć historycznie wciąż jeszcze na skraju Gór Wałbrzyskich. Zamek wybudowany został na szczycie Góry Chojna. Jego najstarsza część osadzona została na samym wierzchołku skalnej wychodni. Doskonale widać to od strony długiej, monumentalnej ściany Zamku Górnego i graniastej wieży zawieszonej stromo nad wodami Bystrzycy. Zamek Grodno należy do najważniejszych i najlepiej zachowanych śląskich zamków. Jest jedną z najpiękniej położonych średniowiecznych warowni w całych polskich Sudetach. Choć czasy jego świetności, jako rezydencji, już dawno minęły, to wciąż zachwyca gości i turystów odwiedzających jego sędziwe, ponad 700-letnie progi. Zamek Bolka I. Zacznijmy od początku. Pierwsze najważniejsze pytanie. Kto wybudował zamek Grodno?
Kiedy słuchamy historyków albo archeologów na temat powstania jakiegoś zabytkowego obiektu, to bardzo często z ich ust słyszymy zwroty typu jak powszechnie podaje się, przypuszcza się, jak uważamy. Jak sami widzicie, w tych zwrotach, w tych sformułowaniach nic nie ma pewnego, nic nie jest konkretnego. No bo w zasadzie to skąd mamy wiedzieć, kto wybudował taki zamek? No, mógł się zachować jakiś dokument, jakiś akt fundacyjny budowy danego obiektu, w którym wprost byłby wymieniony jego fundator, czyli osoba, która dany obiekt wybudowała. No, jeżeli taki dokument się zachował, jeżeli posiadamy, no to sprawa jest jasna, wiemy, kto go wybudował. A jeżeli takiego dokumentu nie ma, no to skąd mamy to wiedzieć? Przecież na zamku nie ma żadnej tabliczki z informacją o tym, kto go wybudował. A w przypadku zamku Grodno, jak powszechnie podaje się, mówi się o tym, że zamek został zniesiony przez księcia Świdnicko-Jaworskiego, Bolka I, zwanego Srogim albo Surowym. Drugie pytanie. Kiedy zamek został wybudowany? No logika wskazuje na to, że moment budowy zamku, a także to, kto go wybudował, no muszą być ze sobą jakoś ściśle powiązane. No i również w tym przypadku nie mamy na murach zamkowych żadnej tabliczki z rokiem budowy obiektu. W przypadku zamków, ale również w przypadku innych zabytkowych obiektów, najczęściej mówi się o tym, kiedy po raz pierwszy dany obiekt był wzmiankowany. Czyli najstarszy jakiś zapis, jakiś dokument, w którym po raz pierwszy pojawia się informacja o danym obiekcie, o danym zamku. Choćby w postaci tylko i wyłącznie jego nazwy. W wypadku zamku Grodno po raz pierwszy informacja o warowni pojawia się w 1315 roku. W niemieckich rejestrach dokumentów śląskich odnotowano zapis, że 22 marca 1315 roku w Wigilię Wielkiej Nocy na zamku Kinsberg burgrabia Kilian von Haugwitz uczynił akt darowizny na rzecz klasztoru Augustianów we Wrocławiu. Zapisek nie dotyczył bezpośrednio Grodna, ale jego ustanowienie na zamku każe przypuszczać, że już wówczas zamek był kompletną i w pełni ukończoną warownią. Wspomniany dokument potwierdza nam już istnienie zamku Grodno w roku 1315. I wówczas zamek już pewnie był ukończoną, kompletną budowlą, więc zapewne musiał być budowany troszeczkę wcześniej. I tak się akurat złożyło, że kilkanaście lat wcześniej umiera książę Świdnicko-Jaworski, Bolko I, którego tutaj widzimy na portrecie, umiera w roku dokładnie 1301. I książę Bolko I został zapamiętany przez historię jako ten Piast śląski, który buduje i rozbudowywuje znakomitą większość zamków w Sudetach. I łącząc ze sobą te dwa fakty, czyli działalność Bolka I i pierwszą wzmiankę o zamku Grodno, no możemy przypuszczać również, że Bolko I jest budowniczym tego obiektu. No ale ktoś mógłby powiedzieć, może to nie książę wybudował zamek, może ktoś inny. No właśnie, tylko książę miał wyłączne prawo do budowania i do burzenia zamków. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jest jeszcze aspekt ekonomiczny. No wyobraźcie sobie,
budowa takiego zamczyska jak Zamek Grodno musiała być sporym obciążeniem i organizacyjnym, i finansowym. I trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś inny oprócz władcy księstwa mógł podołać takiemu zadaniu. Dlatego postać Borka I jest całkiem poważnie brana pod uwagę jako budowniczego tego zamczyska. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Bolko, z Bożej łaski książę Śląska, pan na Furstenburgu, czyli książę. Tak oficjalnie tytułował się Bolko I, którego współcześnie określamy mianem księcia świdnicko-jaworskiego. Bolko I, zwany również srogim albo surowym, przez historię zapamiętany został jako energiczny władca, który przez okres swoich rządów systematycznie poszerzał swoje władztwo. Dzięki sprytnej polityce, układom, ale i również zwykłej brutalnej sile z porozbijanych drobnych księstw śląskich tworzy państwo, które w swoim szczytowym momencie rozciągało się od Bolesławca aż do Paczkowa. XIV-wieczna kronika książąt polskich wychwala Bolka I jako budowniczego licznych warowni. Ich szczególne zagęszczenie widzimy w Sudetach, które, jak powszechnie uznaje się, miały zabezpieczać księstwo świdnicko-jaworskie przed zakusami ze strony króla czeskiego. W bliskiej odległości od Grodna znajdują się jeszcze inne zamki: Rogowiec, Książ, Stary Książ, Cisy i Bolków, które również związane są z osobą Bolka I. Zapewne to również Bolko pod koniec XIII wieku buduje zamek Grodno. Sam jednak książę nie przebywał na Grodnie. Jego głównym, tytularnym zamkiem był Książ. Jednak najczęściej książę zapewne przebywał na nieistniejącym już zamku w Świdnicy. Świadczyć o tym może gros z książęcych dokumentów wystawianych właśnie w tym miejscu, w Świdnicy. Należy podkreślić, że Świdnica należała wówczas do jednych z najważniejszych miast na terenie Śląska. Książę buduje więc zamek Grodno jako świadectwo swojej władzy na tym terenie, a następnie obsadza go zaufanym rycerzem, powiernikiem, który z woli księcia reprezentuje jego rządy. Takim rycerzem był wymieniony we wspomnianym już dokumencie z 1315 roku Kylian von Haugwitz, burgrabia Grodna i zaufany wierzyciel książąt świdnicko-jaworskich. W swojej historii zamek Grodno miał wiele szczęścia, ponieważ w latach 20. XIX wieku, no ponad 200 lat temu, kiedy zamek już był niemalże ruiną, trafia w ręce opiekunów. To właśnie między innymi dzięki tym pierwszym opiekunom, między innymi dzięki profesorowi Buszingowi, dzisiaj zamek Grodno zachowany jest lepiej niż inne pobliskie warownie o podobnej historii. Ale nie dzisiaj o nich mowa. W tamtych czasach równolegle na zamku pojawiają się również pierwsi badacze jego historii. Pojawiają się tutaj osoby tutaj na zamku, które tak samo jak my ponad 200 lat temu zastanawiają się nad jego najdawniejszymi losami. 200 lat temu, XIX wiek, nie było komputerów, nie było internetu, nie było zdigitalizowanych bibliotek, nie było tych wszystkich narzędzi, które dzisiaj oferuje nam współczesna nauka. Dzisiaj z Zagórza Śląskiego łączę się przez internet ze zdigitalizowaną biblioteką, nie wiem, gdzieś tam w Niemczech i studiuję stare druki albo stare dokumenty. Nie było tego wszystkiego 200 lat temu. Ale ówcześni badacze mieli nad nami, nad tymi współczesnymi, jedną zasadniczą przewagę. Bardzo często było tak, że mieli oni dostęp do dokumentów, zbiorów, archiwów prywatnych, państwowych, kościelnych,
których dzisiaj już nie ma. Czyli na przykład do takich zbiorów, które uległy zniszczeniu w czasie wojny, albo zostały wywiezione, albo uległy jakiemuś innemu zaginięciu. Dlatego w mojej ocenie analiza tych pierwszych XIX-wiecznych dokumentów, publikacji jest niezwykle istotna. Również dlatego, że bardzo często było w ten sposób, że to, co napisano później, w późniejszych latach, było po prostu powieleniem tych pierwszych XIX-wiecznych informacji. I przez to robił się często tak zwany głuchy telefon. Jeden zmienił jedną rzecz, drugi przekręcił coś innego i tekst w ogóle całkowicie się zmieniał. Dlatego uważam, że dotarcie do tych pierwszych, pierwotnych, źródłowych informacji jest niezwykle istotne. Pierwszym badaczem historii Zamku Grodno był August Cemplin, który, co może być zaskoczeniem, był lekarzem w pobliskim uzdrowisku Szczawno-Zdrój. Jak sam pisze o swojej pracy, dzięki superintendentowi Forbesowi i archiwiście profesorowi Sztenclowi udało mu się dotrzeć do dokumentów związanych z dawną historią Zamku Grodno. Efektem jego pracy było między innymi odtworzenie listy dawnych właścicieli, panów zastawnych na Grodnie. Swoje poszukiwania opisał w 1826 roku w publikacji pod tytułem Beschreibung und Geschichte der Burg Künzberg. Również i Cemplin zastanawiał się, kto mógł wznieść taką warownię i jakie były jej początki. Jak sam stwierdza, o początkach i pierwszej budowie zamku nie wiemy nic pewnego. Dalej dodając, że wieża i to, co do niej przylega, jest najwidoczniej starsze niż pozostałe budynki. Cemplin wspomina, że niejaki Naso przypisuje budowę zamku przedchrześcijańskim mieszkańcom, a potem Bolesławowi Wysokiemu, Boleslaus Altus, który miał go rozbudować i umocnić w 1198 roku. Jednak Cemplin informacje przekazane przez Naso poddaje w wątpliwość, jednocześnie stwierdzając, że kronikarze jednym głosem mówią, iż należał on do zamków, które Bolko I, Bolko de Este, częściowo na nowo erbaut und hergestellt, wybudował i odnowił. Tak oto przedstawiają się najstarsze losy Zamku Grodno, opisane przez jego pierwszego badacza Augusta Cemplina. Wszystko to, co później napisali jego następcy, no było w pewnym sensie powielaniem słów i badań Cemplina. Ale jak my dzisiaj, ludzie żyjący w XXI wieku, możemy to zweryfikować? Jakie narzędzia daje nam współczesna nauka, żeby potwierdzić, a może zaprzeczyć tezą o budowie zamku w czasach Bolka I. Otóż są na to co najmniej dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Wykonując wykop w jakimś odpowiednim miejscu, jak na przykład tutaj, w tym zwałowisku ziemi wysypanym z Zamku Górnego, możemy dotrzeć do najstarszych warstw pochodzenia antropogenicznego, czyli takich warstw, które już powstały w wyniku działalności człowieka. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to w takiej warstwie znajdziemy jakieś zabytki, na przykład potłuczoną ceramikę, monety, może jakieś przedmioty codziennego użytku. I datując te zabytki pochodzące z tych najstarszych warstw, możemy określić moment budowy zamku, a przynajmniej moment, w którym w tym miejscu no, pojawia się już jakaś aktywność człowieka. W latach 2017-19 na Zamku Grodno
Pod kierownictwem doktora Pawła Konczewskiego, Radosława Biela i Łukasza Orlickiego prowadzone były badania archeologiczne. W pracach uczestniczył również miesięcznik Odkrywca, a także studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania zostały zainicjowane przez ówczesnego dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Pawła Brzozowskiego. Wykopaliska prowadzone były między innymi na terenie tzw. Międzymurza, gdzie znajdowało się duże zwałowisko ziemi. Zwałowisko to umiejscowione było tuż pod urwanym średniowiecznym murem kurtynowym Zamku Górnego. To właśnie tutaj, przez tę ogromną wyrwę w murze, przez dziesiątki lat wysypywały się różnego rodzaju śmieci, ziemia i gruz ze zniszczonego Zamku Górnego. Ówczesne, w cudzysłowie, śmieci dziś dla współczesnych badaczy są cennymi zabytkami, pozwalającymi lepiej poznać historię dawnego obiektu. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć szereg różnego rodzaju zabytków, wśród nich m.in. liczne monety, grosz praski, halerze śląskie, denary, przedmioty codziennego użytku, również luksusowe, jak gotycka klamra od paska czy pionek do gry. Jednak najliczniejszą grupę zabytków stanowiła ceramika naczyniowa, datowana głównie na XIV-XV wiek. Jej datowanie pokrywało się z głównym okresem działalności średniowiecznego Zamku Grodno. Również potwierdzały to odnalezione monety z przełomu XIV i XV wieku. Jednak wśród porozbijanych naczyń znalazły się również fragmenty ceramiki, które ze względu na sposób wykonania można było określić jako znacznie starsze. Wstępnie ich datowanie ustalono na XIII wiek, co mogłoby potwierdzić aktywność człowieka w tym miejscu już w tamtym czasie. Autorzy sprawozdania, Konczewski i Biel, poddają jednak w wątpliwość te przypuszczenia, stwierdzając, że nie udało się niestety potwierdzić przypuszczeń na temat powstania zamku przed XIV wiekiem. Nieliczna ceramika wstępnie datowana na XIII wiek wydaje się być niewystarczającym dowodem i w tym przypadku potrzebne są dalsze badania. Drugim sposobem na oszacowanie, kiedy zamek został wybudowany, jest spojrzenie na technologię budowy jego murów. I to akurat Zamek Grodno nadaje się doskonale, dlatego że zamek ten zachowany jest bardzo dobrze. To nie są jakieś tam relikty murów ledwo wystające z nadziemi. Zamek Grodno jest zamkiem zachowanym dobrze, przynajmniej jeżeli mówimy o Zamku Górnym, który stanowi bryłę tego zamku średniowiecznego. No ale powiecie, no są zamki lepiej zachowane niż Zamek Grodno, choćby pobliski Zamek Książ. No jednak Grodno to są troszeczkę ruiny, nie wszystko się zachowało do naszych czasów. Cały jednak szkopuł tkwi w tym, że Zamek Grodno, mury Zamku Grodno pozbawione są tynku. I cała jego historia, jak zamek był budowany, widoczna jest na jego murach, na tej odsłoniętej cegle, na tym odsłoniętym kamieniu. Cała jego historia. Trzeba tylko umieć ją odczytać. Od 2017 roku rozpoznaniem architektonicznym Zamku Grodno zajmuje się profesor Małgorzata Chorowska z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architekt, inżynier, specjalistka w dziedzinie średniowiecznych zamków i rezydencji. Profesor Chorowska, analizując cechy materiałów, z jakich zbudowany jest zamek, cegły, kamienia i zaprawy, rozwarstwia dany mur na poszczególne fazy jego budowy, czyli konkretne, kolejne etapy budowy, które po sobie następowały. Jest to możliwe dzięki temu, że materiały stosowane do budowy zamku różniły się od siebie w zależności od tego, kiedy zostały zastosowane. Dla przykładu, inna cegła stosowana była w średniowieczu, inna w czasach nowożytnych, a jeszcze inna współcześnie. Cegły te różnią się wielkością, formatem, często również barwą. Różnice widoczne są również w sposobie ich ułożenia. Czyli możemy powiedzieć, że cegła jest dobrym datownikiem. Natomiast kamień jest złym datownikiem, dlatego że w przypadku Śląska kamień był budulcem powszechnie stosowanym od XIII wieku aż do wieku
XX. Na podstawie samego kamienia ciężko wywnioskować, kiedy budowla została wybudowana. Ale znowu dobrym datownikiem jest zaprawa łącząca kamienie i cegły. I w przypadku budowy tego, akurat tego średniowiecznego zamku, do jego budowy wykorzystano zaprawy wapienne. A również w przypadku tych zapraw wapiennych widzimy pewne zasadnicze różnice. Otóż jedna zaprawa ma taką barwę brązowawą i charakterystyczne białe, drobne grudki niezlasowanego wapna, powstałe w wyniku jego nieprawidłowego wypalenia. Jest też mniej trwała, kruszy się, rozsypuje, a znowu w innym miejscu widzimy, że zaprawa ma tak, bardziej taką brunatną, ciemną brunatną barwę, inny kolor. Jest też znacznie bardziej trwalsza, mocniejsza i widać, że wapno wykorzystane do tej drugiej zaprawy no było palone i lasowane w o wiele bardziej optymalnych warunkach. No i od razu nasuwa się pewien wniosek, że mur czy też ściana powstała na bazie tej pierwszej zaprawy, a powstała na bazie tej drugiej zaprawy, musiały być budowane w różnym czasie, w różnych momentach. Chociaż budulec wykorzystany do jednej i do drugiej mógł być taki sam, czyli na przykład kamień łamany. Analizując zaprawy wykorzystane do budowy zamku Grodno, profesor Chorowska szuka również podobieństw do innych zapraw stosowanych w innych budowlach na terenie podgórskiej części Dolnego Śląska. Podobna zaprawa, co na zamku Grodno z dużą domieszką gliny, została zaobserwowana również w piwnicach i domach mieszczańskich w Świdnicy, wznoszonych od czasów lokacji miasta aż do połowy XIV wieku. Możemy ją również odnaleźć w dolnych partiach kamienic mieszczańskich w Dzierżoniowie i Strzegoniu. Zaobserwowano ją także na zamku w Leń, w murach z przełomu XII i XIII wieku. Musiały więc powstać w podobnym czasie. Zestawiając wyniki tych analiz z pierwszą wzmianką o zamku Grodno, pochodzącą z 1315 roku, możemy jego początki bezpiecznie datować na koniec XIII stulecia. Tym samym prowadzone rozpoznanie architektoniczne potwierdzałoby nasze dotychczasowe przypuszczenia. Średniowieczna rezydencja. To, co widzimy za mną, to długa południowa kurtyna skrzydła południowego zamku górnego. No, taka trochę pokomplikowana nazwa, żebyśmy dokładnie określili, o którym elemencie zamku mówimy. W tym skrzydle znajdowały się najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia na zamku górnym. Spójrzmy, co widzimy. Długą ścianę osadzoną na skalę. Skrzydło ma kilka kondygnacji wysokości, gdzieniegdzie okna. Na samym końcu widzimy wieżę. Wieża składa się z dwóch elementów. Czworobocznej podstawy i ośmiobocznej górnej części takiej nadbudówki. Jak patrzymy tutaj na ten zamek z tej strony, wydaje się on nam jedną kompletną budowlą. No, może troszeczkę ta ośmioboczna wieża nie pasuje do pozostałej części. Ale tak naprawdę nie mamy do czynienia z jedną budowlą, ale z kilkoma budowlami, a fachowo trzeba było powiedzieć, że jest to budowla wielofazowa. Czyli ten zamek nie powstawał za jednym razem, od razu, w takiej formie, jak go widzimy, tylko powstawał w kilku fazach, w kilku kolejnych etapach, które po sobie wzajemnie następowały i wzajemnie na siebie się nakładały. I w zasadzie tak powinniśmy patrzeć na każdy obiekt o takiej genezie i o tak długiej historii. To nigdy nie były budowle budowane od razu. One w swojej historii wielokrotnie później były rozbudowywane, aż osiągnęły taki wygląd, jak widzimy współcześnie. Głównym efektem badań i rozpoznania architektonicznego prowadzonego przez profesor Małgorzatę Chorowską było wyodrębnienie faz budowy murów Zamku Górnego. Dla przykładu,
spójrzmy na długą ścianę skrzydła południowego. Tak prezentuje się owa ściana na fotoskanie, a tak z naniesionym rozwarstwieniem chronologicznym murów. Kolorem czerwonym zostały zaznaczone elementy powstałe w czasie budowy pierwszej fazy zamku średniowiecznego, około 1300 roku. Kolorem zielonym zostały zaznaczone elementy dobudowane w czasie renesansowej rozbudowy zamku w drugiej połowie XVI wieku. Kolorem szarym elementy przemurowane w XIX i XX wieku, kiedy zamek był już atrakcją turystyczną. Dodatkowo w ścianie możemy wyodrębnić rząd gniazd po belkach. Są one lepiej widoczne na zbliżeniach wykonanych z drona. Takie gniazda stanowią negatyw po jakiejś konstrukcji, która dawniej znajdowała się w tym miejscu. W tym przypadku są to gniazda po belkach wspornikowych podtrzymujących hurdycję, czyli obronny ganek zawieszony po zewnętrznej stronie murów. Skoro wiemy już, że zamek Grodno to budowla wielofazowa, rozbudowywana wielokrotnie w swojej historii, no to powstaje pytanie, jak zamek mógł wyglądać w dawnych czasach, na przykład w średniowieczu. Turyści odwiedzający zamek Grodno w sieni zamkowej widzą takie oto wizualizacje. Tutaj widzimy zamek Grodno, średniowieczny zamek Grodno w XV wieku. I są to wizualizacje przygotowane na podstawie grafik wykonanych przez profesora Jerzego Rozpędowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Kiedy profesor Rozpędowski przygotowywał te grafiki, a było to bodajże w latach 50. ubiegłego wieku, no to nie był jeszcze profesorem, tylko był młodym studentem architektury i dzisiaj po naszych badaniach możemy zweryfikować, czy rzeczywiście tak zamek wyglądał. Okazuje się, że ten zamek Grodno wyglądał troszeczkę inaczej w średniowieczu niż tutaj widzimy i co najciekawsze, nie było jednej, ale były trzy gotyckie fazy rozbudowy tego obiektu. Prowadzone przez profesor Chorowską badania wykazały, że średniowieczny zamek powstawał w trzech głównych fazach. Innymi słowy, gotycki zamek Grodno nie powstał za jednym razem, ale po wybudowaniu przez Bolka I rozbudowywany był jeszcze później dwukrotnie. Faza pierwsza. Pierwsza faza budowy średniowiecznego zamku Grodno przypisywana jest na okres rządów Bolka I. Wówczas wybudowany został istniejący do dziś długi mur obwodowy, który otaczał cały dziedziniec. Mur ten sięgał do wysokości dzisiejszego drugiego piętra zamku górnego. Od strony rzeki był wyższy o jeszcze jedną kondygnację, a widoczne do dziś w murze zachowane gniazda po wspornikach sugerują, że w tym miejscu znajdowała się dawniej hurdycja nadwieszona nad skalnym zboczem. Zabezpieczała ona dodatkowo mury zamkowe i tak już trudne do zdobycia w tym miejscu. Od drugiej strony mur zwieńczony był blankowaniem. Wejście do zamku, tak jak dzisiaj, prowadziło od strony południowo-zachodniej. Znajdowało się wysoko, a poprzedzała je częściowo wykuta w skale sucha fosa, nad którą rozpostarty był most. Wjazd do zamku odbywał się pod wysoką, ostrołuczną arkadą bramną, której ślad do dziś widoczny jest doskonale w postaci półokrągłego wypełnienia z cegły. W tym miejscu znajdowała się brona, drewniana krata z elementami metalowych okuć, która podnosząc się do góry i na dół, otwierała i zamykała wejście na zamkowy dziedziniec. Sam dziedziniec był obszerny, znacznie bardziej niż dzisiaj, gdyż pozbawiony był jeszcze dobudowanych później budynków. Na dziedzińcu znajdowała się jeszcze skała, po której z obu stron wspinał się mur obwodowy. Na jej końcu, w najwyższym punkcie, znajdowała się wieża. W trakcie badań zaskakująco okazała się właśnie ta kwestia. Na grafikach profesora Rozpędowskiego możemy zobaczyć zamek z klasyczną strzelistą wysoką wieżą. W rzeczywistości jednak jej nie było,
a przynajmniej nie w takiej formie. Okazało się bowiem, że jej średniowieczna murowana część kończy się na równi z murem obwodowym. Najwidoczniej naturalna skała, nadbudowana dodatkowo murami, była na tyle wysoka sama w sobie, że nie było sensu wznoszenia w tym miejscu klasycznej, wysokiej wieży. Średniowieczna wieża Grodna przypominała więc bardziej ryzalit albo niską basztę łupinową, wysuniętą na skalnym cyplu. Być może podwyższona była o dodatkowe piętro w konstrukcji ryglowej i zwieńczona hełmem. Tuż obok wieży, na skalę wznosił się główny dom mieszkalny, który moglibyśmy określić mianem domu książęcego. Wykonany był najprawdopodobniej w konstrukcji ryglowej i nie przetrwał do naszych czasów. Na dziedzińcu zapewne musiały się jeszcze znajdować jakieś zabudowania gospodarcze, wybudowane również z nietrwałych materiałów, które w późniejszych fazach rozbudowy zamku zostały rozebrane. Faza druga. Druga faza rozbudowy średniowiecznego zamku Grodno przypada na połowę XIV wieku, czyli na okres rządów Bolka II Małego, który był wnukiem Bolka I. Bolko II Mały przeszedł do historii jako ostatni niezależny władca piastowski na terenie całego Śląska. Kontynuował on myśl polityczną swojego dziadka, ponownie konsolidując rozbite księstwo świdnicko-jaworskie. Wydaje się, że Bolko II również chciał kontynuować działalność swojego dziadka w zakresie budowy i rozbudowy zamków, choć już nie z takim rozmachem. W przypadku zamku Grodno w połowie XIV wieku zmiany zaszły w obrębie muru obwodowego. Na dziedzińcu do już istniejącego muru dobudowany został długi dom mieszkalny. Dom ten składał się z dwóch skrzydeł, południowego i zachodniego. Jego dwie pierwsze kondygnacje były kamienne. Jedną ze ścian tego domu widzimy dzisiaj, patrząc z poziomu dziedzińca na długie południowe skrzydło. To właśnie to skrzydło zostało wybudowane przez Bolka II, choć nie do takiej wysokości jak dzisiaj. Przyglądając się uważnie, możemy dostrzec jedną ciekawostkę. Na ścianie znajduje się zachowane, zamurowane gotyckie okienko, pochodzące właśnie z tej fazy rozbudowy zamku. Okno jest małe i ujęte w proste obramienie z różowego piaskowca. Tak właśnie wyglądały okna w średniowiecznym zamku Grodno. Wjazd do zamku pozostał wciąż w tym samym miejscu, jednak po jego przekroczeniu wchodziło się już do długiej sieni zamkowej, z której dopiero w połowie długości wychodziło się na dziedziniec. Faza trzecia. Największym zaskoczeniem w trakcie badań architektonicznych zamku Grodno było pojawienie się wcześniej nierozpoznanej trzeciej fazy budowy obiektu. Dotychczas powszechnie mówiło się, że średniowieczny zamek wzniesiony został przez Bolka I i mógł być jeszcze dodatkowo rozbudowany za rządów Bolka II. Jednak w trakcie badań profesor Chorowskiej udało się wyodrębnić jeszcze jedną, trzecią, późnogotycką fazę. Fazę, jak się później okazało, dość istotną, ponieważ nadała ona Grodnie charakteru prawdziwej, okazałej średniowiecznej rezydencji. W wyniku przebudowy długi kamienny dom został znacznie podwyższony i zamieniony na czterokondygnacyjny dom o konstrukcji kamienno-ceglanej. Całość przykryta została wysokim dachem. Podwyższony dom krył w sobie długą, okazałą salę rycerską, której odpowiedników próżno szukać wśród innych dolnośląskich zamków, a bardziej wśród zachodnioeuropejskich rezydencji. Jej pozostałości widoczne są do dziś na drugim i trzecim piętrze zamku. Sala rycerska miała 30 metrów długości i blisko 6 szerokości, a jej wysokość stanowiły dwie pełne kondygnacje zamku. Istniejący dotychczas najstarszy dom w konstrukcji ryglowej został rozebrany. Skałę, wystającą do tej pory na dziedzińcu, podkuto i wyrównano do poziomu dziedzińca. Powstałe w ten sposób miejsce zabudowano kolejnym skrzydłem kamienno-ceglanego domu. Tuż obok dodatkowo wybudowano kuchnię. Zmiany zaszły także w obrębie skrzydła zachodniego, gdzie w dotychczasowym murze obwodowym wybito okna.
Późnogotycki zamek Grodno nabrał więc charakteru pięknej średniowiecznej rezydencji, której zapewne mieszkało się znacznie wygodniej niż dotychczas. Pozostała oczywiście kwestia datowania trzeciej fazy, kto i kiedy mógł rozbudować zamek. Dla przypomnienia, po wygaśnięciu linii książąt świdnicko-jawolskich zamek Grodno zresztą tak samo jak całe księstwo przeszło we władanie króla czeskiego. Wówczas król czeski zazwyczaj przekazywał zamek jakiemuś konkretnemu rycerzowi albo rodowi rycerskiemu na zasadach tak zwanego zastawu. Nie wdając się w szczegóły tej dawnej formy prawnej, możemy powiedzieć, że zastaw to była taka ówczesna dzierżawa. W ogóle pojawienie się trzeciej fazy było sporym zaskoczeniem, gdyż nikt dotychczas nie przypuszczał, że po Bolku II nastąpiła jeszcze jakakolwiek późnogotycka faza rozbudowy zamku Grodno. No i pojawiło się pytanie, która z rodzin po Piastach Śląskich, zwłaszcza pod kątem finansowym, była w stanie dokonać takiej rozbudowy? Spójrzmy jeszcze raz na publikację XIX-wiecznego badacza dziejów zamku Grodno Augusta Cemplina. Cemplin wspomina, że w XV wieku wśród panów na Kinsbergu możemy znaleźć licznych czetriców. Pierwszym panem na Grodnie z tego rodu był Georg Cetras. Wówczas jeszcze w ten sposób zapisywano ich nazwisko. Jak podaje Cemplin, był on synem znanego Hermana Cetrasa, rycerza na Fürstenstein, czyli zamku książ. Herman miał jeszcze dwóch synów, Hermanusa i Hansa. W latach 60. czetricowie sprzedają książ królowi czeskiemu Jerzemu z Podjebradów, co prawdopodobnie umożliwiło im zakup zamków Nowy Dwór, Neuhaus i Cisy, Zeiskenburg. Prawdopodobnie wówczas również weszli oni w posiadanie Grodna. Ich dobra, jak widać, skupiały się wokół dzisiejszego Wałbrzycha. Czetricowie należeli do najbardziej znanych rycerskich rodów na terenie Dolnego Śląska, choć w XV wieku ciągnęła się za nimi sława rozbójników. Jak wspomina jeden z kronikarzy, mieli więcej do czynienia z lancą i mieczem niż z prawem i przepisami. Jak silna była wówczas pozycja czetriców, świadczy wzmianka, że pojawiają się oni w trakcie rokowań pomiędzy królami Czech, Węgier i Polski w 1474 roku w podwrocławskim Muchoborze. Czetricowie przez kolejne dekady władali zamkiem Grodno aż do lat 30. kolejnego stulecia. Posiadali więc ten zamek na tyle długo, by móc przeprowadzić w nim tak istotną przebudowę. Pozostała kwestia jej finansowania. Czy mieli na to wystarczające fundusze? W dalszej części tej publikacji Cemplina znajdujemy informacje, które mogłyby być odpowiedzią na to pytanie. Cemplin wspomina, że w 1504 roku czetricowie zostali uprzywilejowani przez króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka prawem do czerpania zysków z myta. Myto to znajdowało się w Tannenhausen, czyli dzisiejszej Jedlince. Była to komora celna ustawiona przy drodze wiodącej do Czech. Czetricowie mieli więc prawo czerpać zyski z opłat wnoszonych za przewóz towarów po drodze wiodącej przez góry ze Śląska do Czech. W zamian za to byli zobowiązani do utrzymania owego traktu. Sam Cemplin przypuszcza, że musiało być to niezwykle dochodowe. W późniejszych latach czetricowie stracili ten przywilej, a myto trafiło do rąk Hobergów, którzy na początku XVI wieku weszli w posiadanie zamku książ. Z czasem Hobergowie zmieniają nazwisko na Hochberg. W tamtych czasach również i Hobergowie zaczęli rozbudowywać swój zamek. Widzimy więc pewne analogie. Możemy przypuszczać, że z zysków z niezwykle intratnej komory celnej rozbudowywane były dwa zamki. Najpierw Grodno, a później książ. Zagadka.
Z dużą więc dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że ta trzecia, ta późnogotycka faza rozbudowy zamku Grodno nastąpiła właśnie za czasów Czetryców. No i na tym w zasadzie kończyłaby się średniowieczna historia tego zamku. Ale czy średniowieczny zamek Grodno kryje jeszcze jakieś tajemnice? Nie odpowiedzieliśmy sobie na jeszcze jedno ważne pytanie. Czy zamek Bolka I, czyli ta pierwsza faza, te najstarsze mury, które widzimy tutaj, w tym miejscu, czy ten zamek został wybudowany od podstaw, na miejscu wcześniej w ogóle niezagospodarowanym? Historycy i archeolodzy mówią wtedy, że coś zostało wybudowane na tak zwanym surowym korzeniu, czyli na miejscu wcześniej niewykorzystanym, niezamieszkanym. A może zamek Bolka I został wybudowany na miejscu jakiegoś jeszcze starszego założenia obronnego i budowa jego zamku je całkowicie te starsze założenie zakryła? Moim zdaniem to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że jak spojrzymy na historię dolnośląskich zamków, to czasem zdarzało się tak, że były one właśnie budowane w miejscu, które już wcześniej było w jakiś sposób wykorzystane. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj pobliski zamek Stary Książ. Otóż, jeżeli mówimy o Starym Zamku Książ, to są to ruiny sztucznych ruin, wybudowanych przez Hochbergów w XVIII wieku, ale te sztuczne ruiny zostały wybudowane na gruzach średniowiecznego zamku Bolka I. A jak prowadzono w latach 90. badania archeologiczne na Starym Książu, to okazało się, że jeszcze wcześniej w tym miejscu znajdował się gród z IX-X wieku, którego budowę przypisujemy państwu wielkomorawskiemu. Czyli jeżeli mówimy o Starym Książu, to tak, najpierw był gród, IX-X wiek państwa wielkomorawskiego, później zamek Bolka I, XIII wiek i później sztuczne ruiny Hochbergów, XVIII wiek. Czyli już mówiąc tak całkowicie kolokwialnie, dobre miejscówki były wykorzystywane wielokrotnie. No i teraz pytanie, czy zamek Grodno również został wybudowany od podstaw, czy jednak w tym miejscu coś się wcześniej jeszcze znajdowało? Jeszcze raz wróćmy do nieocenionej publikacji Augusta Cemplina. Cemplin, opisując początkowe losy zamku Grodno, wspomina, że niejaki Naso przypisuje jego budowę przedchrześcijańskim mieszkańcom tych terenów. Naso, a dokładniej Efraim Ignatus Naso, był 17-wiecznym świdnickim kronikarzem. W 1667 roku opublikował kronikę poświęconą księstwu świdnicko-jaworskiemu. To na te zapiski powoływał się August Cemplin. Naso w swojej kronice opisuje zamek nazywany Kinsberg lub Königsberg. Wspomina, że znajduje się on 2 mile od Świdnicy na wysokiej skale. Jego tylnia część miała być już wzniesiona za czasów pogańskich, jak podkreśla, tak podają stare kroniki. Natomiast przednia i główna część miała być z czasów księcia Bolesława Procero, w roku 1198 wybudowana, erbaut i nowym murem otoczona, Umschränkert. Książę Bolesława Procero to książę Bolesław Wysoki, pradziadek Bolesława I Surowego. Czy rzeczywiście książę Śląska Bolesław Wysoki mógł wybudować w tym miejscu zamek i to jeszcze w miejscu, w którym coś wcześniej miało się znajdować? To jest bardzo dobre pytanie. Czy Naso opisał rzeczywiście prawdę, czy też możemy jego teksty zakwalifikować jako kronikarskie wymysły? Bo czasem kronikarze też tak robili. Na to pytanie odpowiedzieć nie umiem, ale pokażę wam pewną ciekawostkę. Na terenie dziedzińca dolnego w ścianę jednej z bastei wmurowany jest taki oto cios kamienny i na tym ciosie kamiennym widzimy datę. I teraz jaką datę widzimy? Niektórzy czytają tę datę jako 1098 rok. Jeszcze inni w tym miejscu nie widzą cyfry 0, ale cyfrę 6, co by nam dawało rok 1698. A Naso opisał o roku 1198 jako o roku, w którym Bolesław Wysoki miał rozbudować zamek Grodno. Przypadek, zbieżność,
Nie wiem. Wiem, że ten cios kamienny podawany jest jako czasem, jako argument, dowód na to, że zamek miał być już wybudowany w tamtych czasach, w XII wieku, czy też w XI wieku, jeszcze na długo przed czasami Bolka I, i że ten cios miał pochodzić właśnie z tego najstarszego zamku i miał być on później tylko wmurowany na pamiątkę w ścianę jednej z nowożytnych Bastei. Czy tak rzeczywiście było? Tego niestety nie wiem. Na te pytania nie umiem odpowiedzieć. Ciężko uwierzyć w to, że znajdujący się dziś na dziedzińcu dolnym cios kamienny z zagadkową datą mógł pochodzić z zamku wybudowanego w XI czy XII wieku. Raczej niemożliwe jest również, żeby wówczas została wyryta na nim taka data, gdyż ten sposób zapisu daty za pomocą tzw. cyfr arabskich rozpowszechnił się w Europie dopiero znacznie później. Początkowo wydawało się, że pozostałości fazy 0, czyli fazy jeszcze sprzed czasów budowy zamku Bolka I, mogą znajdować się w dolnych partiach zawalonego skrzydła zachodniego. Jednak w toku dalszych badań obecność reliktów jeszcze starszej fazy nie została potwierdzona. Ostatecznie to, czy wcześniej w tym miejscu istniał jeszcze jakiś starszy zamek lub gród, mogą wyjaśnić jedynie przyszłe badania wykopaliskowe. Moi drodzy, tak oto prezentuje się średniowieczna historia zamku Grodno. W tym filmie zastanawialiśmy się nad tym, kto zamek wybudował, jak był budowany, jak wyglądał w tamtym czasie. W kolejnym filmie, w kolejnym odcinku zastanowimy się nad tym, jak żyło się na średniowiecznym zamku Grodno. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam już teraz do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. Wracając jeszcze do tego filmu. Informacje, które Wam zaprezentowałem, są nowościami. Nie znajdziecie ich w żadnym przewodniku po zamku Grodno, ani w żadnych innych publikacjach na temat zamków. Są to nowości i są one efektem naszej wspólnej pracy. To jest pracowników zamku, historyków, architektów, archeologów. Są one efektem pracy tych wszystkich ludzi, którzy zaangażowali się w lepsze poznanie historii tego miejsca, za co im osobiście chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować. Jeszcze na koniec taka jedna myśl. To, do jakich wniosków doszliśmy i jak czasem były one odmienne od dotychczas podawanych informacji, pokazuje to, jak jeszcze słabo znamy nasze dolnośląskie zamki, jak czasem bardzo są to jeszcze nieprzebadane obiekty. W kontekście średniowiecznej historii zamku Grodno wydaje mi się, że możemy powiedzieć już naprawdę wiele. Ale wciąż jego powstanie, wciąż jego najdawniejsze dzieje w kontekście czasem sprzecznych ze sobą informacji wydają się być wciąż owiane nutką tajemnicy. I może niech lepiej tak zostanie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.